No, cieszę się, że odchodzę. Chociaż nie było najgorzej. Nie będzie gorzej. Chciałby pan zostać? Nie. To jakie plany na przyszłość? No, prawo jazdy mi się udało zdać, także myślę, że za kierowcę. A czego się tutaj pan nauczył? Czego? Na pewno poznałem, co to jest wojsko, będę wiedział. Co tam jeszcze? Trochę życia. A jakieś znajomości z tego czasu zostaną? No, z kolegami na pewno. Wrócimy do magazynu celem rozliczenia sortów mundurowych. Następnie udamy się do sztabu po dokumenty i żegnamy się, panowie, wychodzicie do domu. Czy jakieś pytania z waszej strony? Tak. Jeżeli nie ma, proszę bardzo, dziękujemy, zapraszam na dół. I to wszystko. Panie Małkowski, zaczynamy. Proszę bardzo. Mundur polowy. Rozpiąć wieszaka. Generał Brygady Dariusz Łukowski, dowódca 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej. Dużo nie odchodzi. W przyszłą środę pierwsza fala odejść w brygadzie. Będziemy zwalniali około 50 żołnierzy. Z ogólnej liczby 165, bo tu mamy żołnierzy służby zasadniczej na dzień dzisiejszy w brygadzie. To jest ta ostatnia fala, którą przyjęliśmy, powołaliśmy do zasadniczej służby wojskowej. Więc tych około 50 żołnierzy będziemy zwalniali w środę. Następnego dnia, w czwartek, będzie kolejna grupa. Mamy również grupę taką żołnierzy, którzy w związku z trudnościami w nabyciu uprawnień do zapomogi, jeżeli chodzi o dla bezrobotnych, takich, którzy przed przybyciem do wojska powołaniem nie pracowali, w związku z tym stworzono możliwość dosłużenia do 240 dni, tak żeby takie uprawnienie nabyć. Takich żołnierzy mamy 56 w brygadzie i takie warunki im stwarzamy, żeby mogli dosłużyć do tego momentu. To do kiedy? Oni będą zwolnieni na początku lipca. Ze wszystkimi żołnierzami przeprowadziliśmy rozmowy. Wśród tych żołnierzy wielu jest chętnych do tego, żeby odbywać, kontynuować służbę jako żołnierze zawodowi. Ze względów budżetowych, powiedzmy sobie, na dzień dzisiejszy sprawa jest powszechnie znana, na dzień dzisiejszy nie możemy ich wcielić do służby zawodowej, natomiast ze wszystkimi żołnierzami przeprowadziliśmy rozmowy. Wiemy, którzy są kandydatami i oczywiście oczekujemy na uwolnienie środków budżetowych, żeby tych żołnierzy wcielić w strukturę naszej brygady. Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że na te wakaty, które posiadamy, jeżeli chodzi o szeregowych zawodowych, mamy 100% kandydatów na obsadzenie tych stanowisk. A ile jest wakatów? A tych wakatów mamy prawie 500.